ale tutaj to nie jest zabawa, naprawdę. I jeżeli teraz do tego wszystkiego, dzisiaj właściwie się dowiedziałem, bo mamy tak, śpiewak operowy, malarz, kolekcjoner, no jeszcze coś, a dzisiaj ktoś mi szepnął do ucha, mówi, bokser. Nie, no na początku myślałem, że to jest żart, ale to nie jest żart, jak się okazuje. I może faktycznie zacznijmy od tego momentu, o którym naprawdę nikt nie wie. Maestro. Dzień dobry Państwu. Mam mówić przed mikrofon? Tak. Dzień dobry Państwu. Faktycznie nazywam się Wiesław Hochman. Nie no, trzeba się przedstawiać, bo nasze przekonanie o tym, że jesteśmy rozpoznawalni, bywa mylące. Od wielu lat, i tu mam świadka, na panią Aleksandrę Woś, oczywiście moją żonę, organizowaliśmy... Tak, organizowaliśmy aukcję dzieł sztuki polskiej w Nowym Jorku, w konsulacie. W związku z powyższym jeździłem po Polsce, zbierałem dzieła sztuki i pojechałem do takiej miejscowości Zambrzyce koło Bytomia. To był listopad. Nikogo nie zastałem, ale pojechałem w grudniu, 20 grudnia, pamiętam jak dziś, przyjechałem do tej miejscowości, ciemno, ani jedna latarnia się nie pali i zauważyłem taki dom oświetlony już bożonarodzeniowo. Wobec tego podszedłem do furtki, zadzwoniłem, wyszedł pan i mówi, słuch! O Jezus, mówi, taki artysta u nas. No, mamo, tato, chodźcie, mama zawoła. Co się stało? Pan Połomski przyjechał. Mama wyszła i mówi, no synu, nie znasz naszych artystów, przecież to jest pan Hoffman. Więc lepiej się przedstawiać. Jeśli chodzi o boks, faktycznie walczyłem w spójni Jawor. I walczyłem nie z tego powodu, że mnie się podobało, no bo dlaczego mam bić faceta, którego nie znam, prawda? Który mi nic nie powiedział. I jeszcze muszę powiedzieć, że przed każdą walką to przychodził ten bokser i mówił, musimy pokazać dobry boks, prawda? Więc ja nie wiedziałem, na czym to polega ten dobry boks. I w tej spójni Jawor walczyłem tylko dlatego, że dostawałem dodatkowe racje żywności, bo byłem w liceum plastycznym. I dostawaliśmy dwa razy dodatkowe porcje żywności, to znaczy na urodziny Józefa Stalina i w związku z meczem, jeżeli był mecz. I my, nasza szkoła w Bolkowie, a później w Szczawnie Zdroju, zajmowała najpierw pierwsze, a później drugie miejsce w boksie. Myśmy mieli do średniej wagi wszystkich zawodników, ale ja nie przepadałem za tym, dlatego że trochę mi było żal, bo ja już na Pradze się biłem i z chłopakami, ale nie tak, żeby się bić, tylko stawałem w obronie innych. Nie jestem teraz wysokiego wzrostu, wtedy byłem jeszcze mniejszy, prawda? Ponieważ chodziliśmy w liceum plastycznym i później w Szczawnie Zdroju czwórkami do szkoły, internatu. Ja zawsze chodziłem w ostatniej czwórce, bo byłem najmniejszy, ale za to to był dodatkowy element, że wszyscy mnie tam lubili, bo pan był uprzejmy wspomnieć, że lubiono mnie, i więc, bo ja się mieściłem w okienku do kuchni. I jak i poszły do domu, to wieczór zapadał, cisza była i wtedy koledzy mnie wpuszczali tym okienkiem. Ja otwierałem drzwi i wynosiłem kociołek zupy. Zjadaliśmy, uzupełnialiśmy H2O, czyli wodą, i ten poziom był zawsze ten sam. Dopóki nie nauczyliśmy się podrabiać kocia, ale jeśli chodzi o boks, faktycznie stoczyłem chyba 9 walk. Niestety wszystkie zdjęcia, nawet z ringu, zostały w akademiku na Rejmonta, gdzie mieszkałem, studiując w Akademii Górniczo-Hutniczej. No i ktoś, kogo prosiłem, żeby odebrał te paczki, zapomniał zabrać, no i to poszło na jakiś przemiał. Ale mamy tą AGH, czyli Akademię Górniczo-Hutniczą. I kiedy ten głos się objawił? Bo to jest chyba ciekawy moment. Ten głos się objawił, kiedy miałem 4 lata. Chodziłem do bazyliki. Ponieważ był czas wojny, ciężkie czasy, i tam wszyscy Polacy śpiewali, jako pobożni ludzie śpiewali taką pieśń, wygnańcy Ewy, do Ciebie wołamy, zlituj się, zlituj, niech się nie tułamy. Ponieważ dykcja ludzi śpiewających w kościele nierzadko pozostawia troszeczkę do życzenia,
Pan Bóg to wysłucha, ale tu miejscowi to nie bardzo. W związku z powyższym ja byłem taki zapatrzony, rozmodlony. Bardzo mi się podobał ta bazylika, bardzo piękna. No i ksiądz przechodząc mówi, a ty synku, taka cisza zaległa, a ty synku mówi, co śpiewasz? Ja mówię, ja śpiewam Panu Bogu, a on mówi, co śpiewasz? Ja mówię, że wygnańcy, wy do ciebie wołamy, zlituj się, zlituj nad tymi wołami. A ksiądz mówi, no wół też boskie stworzenie, trzeba się nad nim litować. To był mój pierwszy występ. A drugi to były właśnie te, co pan wspomniał, chryzantemy złociste. Stawiano w stołku i na podwórku przy Ząbkowie 48. Ja śpiewałem te właśnie chryzantemy złociste i zdumiało mnie, że te kobiety płakały. Bo to była taka nastrojowa historia, mężczyźni byli na wojnie i tu taki ten chryzant złociste. I później po latach już, kiedy śpiewałem w Teatrze Wielkim, a tam był uroczy dozorca, nazywał się pan Brzozek, on miał rykszę i ten pierwszy taki biznes sobie otworzył, wodził z Dworca Wschodniego towary na Bazar Różnickiego. No ale pomijając to, on spotkał mnie, ja przyjechałem oczywiście, ja bardzo chętnie wracam do wspomnień, do miejsc, w których byłem i przyszedł, spotkałem się z nim i on mówi do mnie, Wiesiu kochany, ja tak się cieszę, bo słyszałem cię w radio z tym panem Rachoniem śpiewałeś, no ładnie to wszystko, ale tak jak wtedy śpiewałeś, to już nigdy nie zaśpiewasz. Ja pamiętam jak pan przyjechał do Nowego Jorku, to był początek lat 80. I wchodziliśmy do Metropolitan Opera, no i tam stali tacy z tej ochrony, którzy na początku bardzo tak patrzyli przenikliwie na wszystkich, pan w tym kapeluszu, tym wszystkim wchodzimy i powiedział tak, w taki sposób, że nie to, po prostu każdy musiał się odsunąć. Jak doszło do tego pierwszego występu? No bo to jest najważniejsze miejsce operowe na świecie. Wie pan, tam bardzo słusznie pan zauważył z tym kapeluszem, bo na początku to, o czym nie wiadomo, tam do tych wszystkich solistów, którzy pierwszy raz przyjechali do Metropolitan Opery, przyszedł szef policji nowojorskiej. No i mówił tak, jak się należy zachowywać i tak dalej. No i mówił, że tu jest 3 miliony pistoletów w Nowym Jorku. Mówi, i to trzeba uważać i tak dalej. Mówi, czy musicie państwo uważać, zachowywać się tak i tak. No i mówi, trzeba zmieniać coś w swoim wyglądzie. No i spojrzał na mnie, mówi, pan nie musi nic zmieniać. Prawda? I więc... w kapeluszu. Ale pomijając, jak do tego doszło? Doszło w ten sposób, że przyjechał Tony Russo, wspaniały impresario, już takich impresariów nie ma, którzy wiedzieli, znali się na śpiewie, wiedzieli gdzie, kto powinien występować. Po prostu budowali karierę. To nie byli impresariowie, którzy gonią za pieniędzmi, dobrze mówię, tylko po prostu chodziło im o sztukę. I on przyjechał do Europy, ja śpiewałem Nieszpory Sycylijskie w operze w Hamburgu, to bardzo trudny spektakl, pięć aktów, to się człowiek męczy strasznie na scenie, i to Giuseppe Verdiego, i on to usłyszał. Później usłyszał mnie w Wiedniu i powiedział, czy ja bym z nim chciał współpracować. Oczywiście ja chciałem z nim współpracować i on najpierw załatwił mi występ w Chicago. I tam śpiewałem w Chicago Traviatę No śpiewałem z taką śpiewaczką, która była duża pod każdym względem. I duży głos miała i inne rzeczy też duże. I przypominam sobie taką scenę, bo Traviatę śpiewała, która umiera na suchoty, prawda? No i tam jest ostatnia scena, prawda, kiedy śpiewałem Pari, Dio, Cori i tak dalej. No i ja nie bardzo mówiłem wtedy po angielsku. A reżyser był przekonany, że każdy w Europie mówi po angielsku. W związku z tym powiedział mi, co mam robić. I ja niestety zamiast klęknąć przy łóżku, to ja usiadłem na łóżku. No i to łóżko się zarwało. I ona to chrobotnęło strasznie, ale nie mogłem jej podnieść. Więc już zostaliśmy w tej pozycji. Gorzej, bo ona się była odwrócona tyłem do widowni, więc ja ją próbowałem odwrócić, ale nie było miejsca, bo były deski. No więc ja śpiewałem do niej Pari, Gio, Cara, a ona do mnie w tamtą stronę, tyłem do mnie. No bywa tak. No i proszę sobie wyobrazić,
To była super widownia, dlatego ja nie lubię broni na scenie. A reżyser też się uparł, że wchodzisz, wymyślił sobie, że on wraca z polowania, prawda, i tam się lądzę dalej, tak to słynnoje, prawda? No i ja wychodzę, z to strzelbo i tam tiri, 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 lądzę dalej, a ktoś widowni Buffalo Bill. Koniec, już koniec, prawda? No ale to jakoś przeszło, ta trawiata i poleciałem do San Francisco. Poleciałem do San Francisco śpiewać Toskę. Też dzięki Toniemu Russo przyleciałem tam i tam był straszny sopran, okropny sopran. Ona obchodziła swój jubileusz, śpiewała Toskę, rozstawiała wszystkich po kotach. Do mnie, że z jakiego ty kraju przyjechałeś? Ja mówię, że Polska. A gdzie to jest? Ja mówię, to w Afryce. Mówię, już się odczepiła. Ale wszystkim dawała popalić, wszystkim mechanikom, tym ludziom, co pracowali, nie w tym miejscu stół, nie. No i ja już taki byłem zdenerwowany, że mówię do tego brygadzisty, mówiłem, sorry, Mr. Rockman, be quiet, please. No wszystko w porządku. No i jak Państwo wiecie, Toska w ostatnim akcie, kiedy zobaczyła, że ten Mario Cavaradossi jest naprawdę zabity, to oni wpadają i krzyczą, Toska zapłaci po polsku. Toska zapłacić nam za jego życie, bo ona zamordowała przecież Skarpia. I ona mówi, swoje dam, prawda, i o, Skarpia przed Boży, tron, i skacze, prawda, skacze do fosy, a nie do rzeki, bo do fosy skacze. I tam od razu, tam są trzy pierzyny, cztery materace, czterech facetów, którzy podtrzymują gwiazdy, prawda. No i, a oni jej postawili batut. No i ona Skarpia przedłoży tron, tutaj hos i jeszcze trzy razy. Ja byłem przerażony. No, ona się wycofała, już nie chciała śpiewać. W ogóle w tym San Francisco miałem przygody, ja nie myślałem, bo żona jest świadkiem, na przykład wspaniałe przedstawienie. Jak mi ktoś mówi o współczesności, to się śmieje, bo Ponel, wielki reżyser i świetny scenograf, tak dalej, on zrobił Latającego Holendra. Niestety, na moje nieszczęście, wymyślił sobie, że to jest sen Sternika. Ja śpiewam Eryka, bo tam są dwie partie tenorowe. I on sobie wymyślił, że mówi, ty zaśpiewasz też Sternika i Eryka. I to jest sen, mówi, to jest twój sen. No, dwie godziny na scenie bez przerwy. Miałem wodę, kanapki, tam różne rzeczy pochowane za tym. I taki fragment statku. I śpiewała śpiewaczka, która jeszcze śpiewa w tej chwili Wagnera, nie będę wymieniał nazwiska, ale ma polskie nazwisko. No i jest bardzo dobrze to wyszło. W spektakl wspaniały, wspaniały, cudowny spektakl. I jesteśmy na bankiecie. Ja tam rozmawiam z niej, mówię, wiesz co, ja się tak cieszę, że ty śpiewasz, bo pięknie to śpiewasz. I mówię, widzimy się w środę. Ona mówi, nie, we środę się nie widzimy. Ja wiem, co się stało. Ja wstępuję do klasztoru. I wstąpiła do klasztoru, autentycznie. Proszę sobie wyobrazić, 9 przedstawień, za każdym razem inna senta. I to, dobrze, no początek w porządku, ona tam, ale w tym scenie ze mną, to ja cały czas mówiłem, na lewo, na prawo, stój, czyli cały czas takie informacje. Także te San Francisco się, i w San Francisco jeszcze mieliśmy taką przygodę. Dyrygował wspaniały polski dyrygent Kazimierz Kort. No i my z żoną podjeżdżamy taksówko pod San Francisco Opera i wiózł nas człowiek o ciemnym kolorze skóry. Oczywiście zauważył po akcencie, że ja nie jestem stąd, z tej ziemi i mówi, skąd pan jest? Więc ja mówię, Poland. A on patrzy po lusterko i mówi, gdzie jest Poland? Ja mówię, wie pan, gdzie jest wybrzeże Kości Słoniowej? A on mówi, I know. Ja mówię, no to zaraz obok. No i podjeżdżamy pod to. Ten i wybiega Kort, który skończył próbę. Mówi, wiesz co, zatrzymaj go, bo ja taksówka patrzyłem. Mówi, wait please. No. I on zatrzymał. Nie zdążyliśmy dojść do drzwi portierni. Widzimy, taksówka się zatrzymuje, trzask drzwiami, Kork wysiada i mówi, wiesz co ten Tuman powiedział? Ja mówię, co? Zapytał się, skąd ja jestem, ja mówię, że z Polski, a mówi, wybrzeże Kości Słoniowej.
Także tak, w ten sposób to powstaje. Edukował, tak. I w tej Metropolitan Operze już po tych w San Francisco i śpiewałem na olimpiadzie, uroczysty spektakl salon na olimpiadzie w Monachium i zadzwonił telefon. Ja miałem śpiewać, umówiłem się z Tony Russo, że na przykład będę śpiewał w 1974, 5, 8 czy którymś tam roku. A on zadzwonił do mnie i mówi, słuchaj, Metropolitan Opera bardzo cię prosi, żebyś przyjechał rok wcześniej, dlatego że zmarł Tucker, to był taki wspaniały tenor, on to miał śpiewać, ale jakoś tenorzy nie bardzo chętnie te partie śpiewali, bo musiałem zastępować Dominga na 6 przedstawieniach w Operze Paryskiej, w tej nieszporach sycylijskiej, ale to nie takie ważne. I ja poszedłem do Liebermana, wspaniałego dyrektora, jednego z najlepszych dyrektorów na świecie, który był moim szefem w Hamburgu i mówię mu, i on mówi do mnie tak, wie pan co, to jest bardzo ważna sprawa, ja pana zwolnię, Rigoletto będzie kto inny śpiewał, ja śpiewałem tam 11 przedstawień repertuarowych i on potrafił to zrobić, mówi, no zostały 2 miesiące, to my sobie damy radę, niech pan jedzie. I ja pojechałem i tam był debiut. Ja debiutowałem na scenie Met bez żadnej próby. Teraz jak patrzę w teatrze operowym, dzwonią do mnie koledzy, czy tam ludzie, którym pomagam w jakiś sposób, oni mówią, że mam we środę przedstawienie, w poniedziałek jest próba, we wtorek jest próba. Jakaś paranoja, że pewna to. I tam bez próby śpiewaliśmy i pamiętam John Dexter mówi, trzymajcie go dobrze, bo on się będzie wam wyrywał, bo tam jest wejście takie, że on tam od ona, prawda, wchodzi. No i to było pod debiut, to był 12 czerwca i przypominam sobie, że tam jest, jak się minie switchboard, to na dole jest taka salka, gdzie ludzie czekają na autografy. Tamtędy artyści. Backstage, tak? Tak, tak. No i tam był taki pan, który cały czas do mnie machał w kapeluszu, taki jak pan miał w kapeluszu, nieduży, więc mi się bardzo podobał. To, więc nieduży i tak, no i myślę sobie tak, no podchodzę do niego, mówię, how are you? A on mówi, ja jestem z Kielc. Ja mówię, i mówię, poproszę pana autograf. Ja mówię, podobało się panu przedstawienie? Nie. Dlaczego pan chce autograf? Pan najgłośniej śpiewał. Tak się odbył debiut. Ale potem pan przyjeżdżał bez przerwy, nie?